Hejka, cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy już sobotę, tak. I dzisiaj, słuchajcie, postanowiłam mieć misję złowienia sobie do ostatnio Wam pokazywanych tych kosmetyków do włosów, tego kroku pierwszego. Słuchajcie, byłam w Rossmanie. Pani też mówi, że można, bo oczywiście nie było tego, to chodzi o taki olejek. Nie było i pani stwierdziła, żeby sobie sprawdzić w aplikacji, można tak zrobić, czy w ogóle gdzieś, w którymś, wezmę to Wam, bo wam macie, tak w kadrze macie, że, no, czy któryś Rossmanie po prostu jest, tak? No i okazało się, weszłam tutaj na tą aplikację, no w ogóle nie było, tak? Czyli nie ma co szukać już po Rossmanach, chociaż tyle wiem, że nie ma co szukać, także no jestem, powiem Wam, bardzo jakaś zdegustowana tym faktem, że nie mogłam sobie dokupić dzisiaj, no bo chciałam te włosy sobie umyć, nie? Dzisiaj bym miała czas, no bo dzisiaj jest sobota, to właśnie bym sobie mogła teraz ten olej nałożyć, pochodzić, wiecie, ilość tam tych godzin, nawet do jutra rana i rano bym sobie po prostu umyła tę głowę, no ale dzisiaj nie dostałam. I byłam też w Superfarmie, też nie było. I w Hebe tak samo nie było w ogóle żadnych tych kosmetyk, one są tylko w Rossmanie w tej chwili i tak mówię, ta seria do włosów niskoporowatych po prostu były tylko szampony oraz maski były te, którą ja mam, emolientowa oraz jeszcze była proteinowa, tak. No i nie było po prostu tego olejku, więc będę musiała usiąść i zamówić sobie internetowo. I od razu zamówię sobie chyba ten krok czwarty, czyli już to serum na końcówki. Tam jeszcze jest w ogóle coś takiego, występuje z tej firmy jak podkład pod ten olej, nie? Ale powiem Wam, że jest tego, nie? Wymyślają tu podkład, tu olejek, szampon, maska, serum. No, także no nie wiem, no nie wiem. Bardzo jestem właśnie ciekawa, jak to się sprawdzi. Czy to w ogóle jest jakaś różnica? Powiem Wam, dzisiaj mam włosy chyba drugi dzień. Ja w piątek dla Was nagrywałam, kurde, już nie pamiętam, czy trzeci dzień nie mam, nie no, dzisiaj sobota, to ja chyba mam w czwartek włosy, no i one takie, wiecie, na drugi dzień to są takie po prostu tutaj, o, w ogóle raz, że kręcą się niemiłosiernie, więc muszę chyba, wiecie, co tą długość jednak sobie zapuszczać, bo wtedy są bardziej, wiecie, obciążone, bardziej są proste, bo tak jak one są krótkie, to one się po prostu z tyłu strasznie kręcą i to tak śmiesznie wygląda. A nie chcę prostować, nie chcę ich niszczyć, więc no więc wyglądam jak wyglądam. No i po prostu takie sianowate mi się wydaje, że tu takie siano jest jakieś na drugi dzień, jakieś takie kołtuny się robią, takie wiecie. I dlatego właśnie mówię, zmiana tej pielęgnacji, zobaczymy jak to wyjdzie. Powiem Wam, że byłam dzisiaj w tym Hebe i wzięłam sobie coś takiego, znaczy no to są płatki kosmetyczne. Tutaj mamy dwa opakowania, to są takie jakieś z aloesem. One są 2 razy 120 sztuk i tutaj na środku mamy takie opakowanie 60 sztuk, takie większe płatki kosmetyczne przeznaczone do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu. No tutaj bardziej chyba chodzi o rozmiar zapewniający wygodny demakijaż, tak. Także takie zakupiłam i to kosztowało 9 zł. Czyli wydaje mi się, że w fajnej cenie, tak? Wychodzi nam średnio po 3 zł, a te są droższe, jak patrzyłam, około 4,50, kosztuje 4,59 ta paczuszka, więc tutaj no wszystkie po prostu wyszły za po 3 zł. A to się zawsze, wiecie, ten zapas się przyda, bo jednak ja to praktycznie codziennie używam płatków, dlatego że zmywam oko, no nie jedno, dwa oka zmywam, czyli do oczu używam, do demakijażu oczu, ale właśnie powiem Wam, że ja nigdy nie miałam tych dużych płatków, także chętnie sobie przetestuję, tam jeszcze gdzieś mam w szafce taki zsiaj, chyba płyn do płyn micelarny, więc sobie może tym płynem dopiero będę buźkę myła, no trzeba zużyć te płyny, także to kupiłam. I byłam jeszcze dzisiaj w Pepco, bo Wy już będziecie po drugiej części, bo nagrywałam dla Was dzisiaj. Dzisiaj nagrywałam, tak, i będziecie mieli w sobotę. A ten filmik, który teraz, to będziecie mieli w niedzielę. I byłam jeszcze właśnie w Pepco, ponagrywałam Wam przegląd, tam jeszcze wiecie co tam ciekawego, wybaczyłam. I kupiłam sobie takie skarpeteczki, takie, o których Wam mówiłam, że chciałam sobie wyhaczyć z tej, wiecie,
serii Disney. To jest akurat motyw 101 Dalmatyńczyków. I tutaj mamy takie fajne pieski. Zresztą na filmiku też tam widać, bo ja pokazywałam. O, tutaj mamy takie. Tutaj nawet myślałam, że są całe w kropki, ale nie. Tutaj jeszcze mają postacie. Dokładnie nie wiem jakie, bo nie widzę. I trzecie są z tą panią. Tam jakaś. Nie wiem, jak ona się tam nazywa. No, wiadomo, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja, wiecie, nie jestem na etapie bajek, więc ja po prostu tych nas, tego to już nie pamiętam. Ale pamiętam, że takie bajka jest i film taki też jest. Kupiłam sobie jeszcze, ale to już wiecie co, w sklepie Stokrotka. O, tam mają z firmy Moraj dużo rzeczy. Powiem Wam, że co wejdę, to mają takie fajne rzeczy, jakieś takie koszulki różne. Ale no wzięłam tą koszulkę, kurczę, 42 zł. No bo jakoś dwie dychy, no to tak, a 42 za koszulkę, no nie wiem. Wzięłam sobie takie balerinki, takie fajne, wiecie, motyw miśkowy. Miśki tu są. No, mój rozmiar, czyli 35, to jest 38. Nie, kurczę, to nie za małe? 35, no ja mam 38. Dobra, później wiecie co, to spada, jak za duże wezmę, to mi tak, wiecie, za dużo na tej pięci jest, także myślę, że te będą fajne. Tak mi się spodobały. Cenę to nie wiem, 3 coś kosztowały, także też nie, nie drogie. A nie powiedziałam Wam tych skarpetek z pepką. 10 zł, czyli wychodzi Wam 3,33 par tych skarpeteczek. No i tyle, moi drodzy. Co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? A, no właśnie sobie poćwiczyłam. Zrobiłam sobie skalpel, słuchajcie, o, ciężko było, powiem Wam, że kiedyś ćwiczyłam ten skalpel i rzeczywiście jak ćwiczyłam tak systematycznie w miarę, czyli tak jak ona mówiła co drugi dzień, mi tam wychodziło jakoś 3 razy w tygodniu, to powiem Wam, że no, efekty były, ale to było dawno, dawno temu, teraz jak wiecie, mam tą rehabilitację i korzystam właśnie, też jest tam gimnastyka, więc troszeczkę tak mówię, jestem bardziej uruchomiona. No korzystam sobie z tych zabiegów, tam mam trochę pozmieniane, bo i trochę na bark jednak jeszcze mam. No przez to fajnie to jest, bo jest ta wizyta lekarska, więc to dużo daje, że możemy po prostu sobie, wiecie, z lekarzem na bieżąco konsultować jakby te zabiegi, tak? Czy coś zmieniamy, czy zostawiamy i jak to po prostu idzie, tak? No i właśnie poćwiczyłam ten skalpel i powiem Wam, że było naprawdę ciężko. O ile tutaj jeszcze ręce, te wiecie, w staniu takie ćwiczenia, nie wiem, kto zna, na pewno dużo z Was skalpel zna, Ewy Chodakowskiej. No to o ile w staniu jeszcze tam rękami, tam przysiad jakiś to zrobiłam, miałam problem po prostu z wleżeniu, z mięśniami tutaj nóg. Także to ciężkie. No ale mam nadzieję, że po prostu znowu się wdrożę i będzie mi to szło coraz lepiej. Też sobie będę chciała właśnie, bo rehabilitację mam poniedziałek, piątek, a sobota, niedziela mam taki, wiecie, odpoczynek, więc dzisiaj sobota to poćwiczyłam ten skalpel. No Ewa mówi, żeby tak co drugi dzień, więc na pewno jutro nie będę ćwiczyła. Chciałabym w poniedziałek znowu skalpel zrobić, a jutro ewentualnie włączę sobie jogę. I nie wiem, czy Wam mówiłam, bardzo fajne ćwiczenia jogi. Powiem Wam, że bardzo polubiłam tą dziewczynę. Nie wiem, czy któraś z Was mi pisała o niej, ale zaraz Wam powiem, bo nie chcę przekręcić. Zaraz Wam powiem, na pewno Gosia, już pewnie większość wie. Gosia Mostowska. O, tak? Bo mi wyszło. Tak, Małgorzata Mostowska. Tak Wam pokażę. Myślę, że będzie widać. Mam nadzieję, to już widzę, jakoś ciemno się zrobiło. Ale jak coś, to Małgorzata Mostowska. I tutaj widzę, ma bardzo fajne ćwiczenia. Ma joga na stres, biodra, kręgosłup. Także jutro z chęcią sobie włączę właśnie może tą jogę na... Widzę tutaj, dzień temu dała. Joga na stres, biodra i kręgosłup. Także jakby ktoś szukał też takich fajnych ćwiczeń, żeby wiecie, nie zrobić sobie krzywdy, a troszeczkę porozluźniać mięśnie, to polecam tą Małgorzatę Mostowską. Mi się bardzo podoba, w ogóle tak bardzo ładna dziewczyna i bardzo sympatyczna. Dobrze, kochani, to tak, nagadałam się, ile tam mamy minut? 9. No dobra. Zobaczymy.
co tam będziemy robić jutro. Jutro mamy niedzielę. Jak to wszystko wyjdzie? Mam nowe paznokcie, pokażę Wam jeszcze. W ogóle to ta podłoga tak, słuchajcie, skrzypi, bo ja mam te deski sosnowe, nie? O, i słuchajcie, jakiś tam lekki nacisk i to wszystko po prostu tu skrzypi. Denerwuje mnie to. I druga rzecz, która mnie denerwuje, to chyba słyszycie, ten zegar, słuchajcie, on tak głośno chodzi, ten zegarek, że po prostu na tych filmikach ja nic nie słychać, tylko ten tykający zegar. Bardzo głośno chodzi, nie wiem, czy ktoś ma jakiś patent na taki zegarek głośno tykający? To ciekawa jestem, dajcie mi znać, bo tak się zastanawiałam, ale to chyba nie ma żadnego patentu, tylko po prostu wymiana zegarka. No ale może się mylę, może ktoś ma jakiś pomysł na taki tykający za głośno zegarek. Powiem Wam, że tutaj to nawet jakby się chciało człowiek zdrzemnąć, to nie jestem w stanie zasnąć, bo tak głośno tyka, wiecie, cisza jest wszędzie, pozamykam okna. Teraz akurat też przepraszam, bo może szumieć troszkę więcej, bo otworzone są okna. I nie jestem w stanie po prostu zasnąć tutaj, bo tak tyka głośno te wskazówki. Pogoda, słuchajcie, dzisiaj była taka, no powiedziałabym, śmieszna. Momentami, wiecie, po 20 tam parę stopni. Za chwilę słońce wchodziło za chmury. Jak zaczął wiać taki zimny wiatr, to po prostu w bluzie mi było zimno. Więc tylko czekałam, wiecie, aż zmarzłam. Czekałam chwilę, aż wyjdzie słońce, bo chwilę tak siedziałam na podwórku. I czekałam, aż wyjdzie to słoneczko. No i tak dziwnie ta pogoda bardzo. Teraz nawet niedawno przepadało. Tak to nie padało. Ale no, później w końcu potem, wiecie, słońce wschodzi, słońce zachodzi za chmury, wychodzi z chmur, Boże, już się pogubiłam. No wiecie, o co chodzi, tak? Wychodzi za chmur i zachodzi za chmury, o. I po prostu, no i zgubiłam wątek. No nie wiem, chyba się, wiecie co, zmęczyłam się chyba tymi ćwiczeniami, tym skalpelem. No także, już jeszcze chciałam powiedzieć, że popadało właśnie później po tym wszystkim. Teraz już nie pada, ale tak, wiecie, okno mam otworzone, ale chyba zaraz zamknę, bo tak ciągnie, cały dzień miałam potwierany tu w pokoju dużym, w sypialni, ale chyba wezmę po prostu i zamknę, bo tak ciągnie bardzo gdzieś po nogach. Dobrze, kochani, no to chyba tyle. Tak jak mówię, jakby coś jeszcze było, taki, wiecie, trochę vloga, takiego przegadanego, no trochę tak jak mówię, robię część dla, na moim kanale, część dla widzów, którzy uwielbiają przeglądy, szczególnie ze sklepu Pepco, no przeglądy różne tam z Kika, z TKMaxa, z Dealsa, lubicie oglądać, widzę to po prostu po wyświetleniach, więc też chciałabym po prostu dla tych osób wrzucać na kanał, no ale też nie zapominam o osobach, które lubią na przykład tylko vlogi, więc taki, i tak mówię, miszmasz, żeby każdy po prostu był zadowolony. No także tyle. Jeżeli będzie coś jeszcze, tak mówię, to będę dogrywać do tego filmiku, a jak nie, no to na tym zakończę moją gadaninę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jak zawsze życzę dużo zdrówka. Trzymajcie się cieplutko. I oczywiście, jeżeli filmik się podoba, to bardzo proszę o łapkę do góry. Subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.